New Age. Otto Heid, wolność sumienia. Jest to fragment listu. Drogi bracie w Panu naszym, uprzejmie dziękuję za ostatni list z interesującymi wiadomościami i życzeniami. Prosił brat także w nim o napisanie czegoś, chociaż krótkiego, co mi się bardzo podobało, bo tym razem nie mogę napisać długiego listu. Chodzi bratu o to, czy New Age, Neue Age, to jakiś prąd literacki, czy filozoficzny, czy jakaś nowa polityka, czy religia. Może więc najpierw zastanówmy się nad samą nazwą, która składa się z dwóch słów wziętych prosto z języka angielskiego i po angielsku są wymawiane new, jak new, co znaczy nowy, i age, jak age, co znaczy wiek. New Age, New Age, nie jest organizacją ani stowarzyszeniem mającym zarząd z prezesem na czele, lecz jest to ruchliwy prąd, w którym działają pracowici, zamożni i o wysokim wykształceniu ludzie. Tylko nie ma wśród nich miejsca dla tego, który się nie mylił, zawsze mówił prawdę, miłował prawdziwą miłością, którego nauka się nie zmieni, lecz pozostaje na wieki, którym jest Zbawiciel świata Jezus Chrystus. New Age głosi całkiem inne poglądy i na wszystko, co istnieje, też patrzy zupełnie inaczej i w swej doktrynie ma dużo naleciałości z innych religii wziętych z buddyzmu, hinduizmu, mitologii starożytnych Greków, spirytystów, astrologów, okultystów i innych. Oto jeszcze kilka tez New Age, New Age, dla których nie znajdziemy podstaw w Biblii. Według New Age, według New Age, wszystko jest jednym, starą zasadą monizmu obecnego w religii Chińczyków. Po drugie, New Age uważa, że nie ma różnicy między Bogiem a człowiekiem. Po trzecie, New Age uważa, że cała ludzkość i wszystko, co istnieje, jest Bogiem. Po czwarte, wiara w reinkarnację. New Age uważa, że istnieje wcielanie się duszy zmarłego w nowe ciało. Po piąte, New Age uważa, że przez kontakt z istotami pozaziemskimi można otrzymać przemianę świadomości. Po szóste, New Age uważa, że każda religia jest prawdziwa i dlatego tworzy jedną religię. Po siódme, według New Age największą nauką dla New Age jest ewolucjonizm, darwinizm, według którego wszystko jest rezultatem darwinistycznej ewolucji, makroewolucji i nie ma stwórcy, Boga, Ojca ani Syna według New Age, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 15 werset. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Drogi bracie, żyjemy obecnie w czasach, w których rozpowszechnia się wszelkiego rodzaju zło. Moralność nie gra już wielkiej roli. Nawet w niższych klasach szkół powszechnych rozprawia się o rzeczach najbardziej wstydliwych. Tworzy się nowe nauki, których pomija się zasady podane w Piśmie Świętym, Biblii. I wobec takich rzeczy prawdziwy chrześcijanin nie może być obojętny i bezczynny. Musimy trzymać się albo wracać do niespaczonej nauki Pisma Świętego. Stronimy także od nauki New Age, New Age. Serdecznie, drogiego brata, pozdrawiam. Otto Heid. Wolność sumienia. 64. ulica, numer domu 2353 od strony północnej,
Wisconsin 53213, Milwaukee, USA. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.